Witam w ARK 2150 Lost Souls. Kontynuujemy misję w Nowym Jorku. Mamy do zniszczenia ten ogromny bunkier ED. Dla mnie to nie jest baza, to jest jeden wielki bunkier, jak zwykle, nie? 95% budynków to wieżyczki, reszta to jakieś budynki użytkowe. No ale dobra, najpierw zniszczmy te abominacje pojazdów, które tu ED zrobiło. Nadal nie wiem, jak coś takiego można zrobić. To chyba edytor na to nie pozwala, ale najwyraźniej twórcy mieli to gdzieś. Co sami zrobili, prawda? Wiecie co? Zrobimy bliższą linię zaopatrzenia. Tylko trochę się boję, czy... System łączności aktywny. Czy mi artyleria w to nie pierdzielnie przypadkiem, ta tutaj? Ej, tak z ciekawości możesz? Możesz rozwalić. Dobra, bardzo dziękuję. No to jeszcze są te... te wieżyczki, nie? I to też stanowi pewnego rodzaju problem. Najpierw zobaczmy, co ja w ogóle mogę zrobić. Mogę zrobić bomby. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to. Czy UCS nie ma przypadkiem ciężkich rakiet? Tak mi się coś wydawało, że powinni mieć. A na nic na to nie wskazuje. No tutaj są tamte głupki, tak, co się tam nawzajem tłuką. Nie zwracajmy na to uwagi. I wszystko wydobyłem już, tak? No jeszcze tu trochę zostało, ale już malutko, nie? Myślę, że... Ile tu jest? 30 tysięcy. No, trochę zaniżyłem. W każdym razie wychodzi na to, że mamy około 320 tysięcy w sumie w tej misji. Co jest, uważam, liczbą taką... No, okej, powiedzmy, nie? Dobra. Dasz radę drugą? Nie dasz radę drugiej elektrowni rozwalić. A weź tu podejść bliżej po prostu, po co tak lecisz. Dobra, dajmy budowlańca. Nowy serial. Budowlańcy. Kurwa. Ja już nie wiem, myślę w tej telewizji, to nie wiem. Dobra. Spróbujmy rozwalić tą elektrownię. Lobem, nie przerzucisz tego lobem? Kurczę, blade, no czemu? O, no, no i dobra, przerzucił lobem, no. No i góra, o, pięknie, super. Jeszcze by ten radar rozwalić, bo on tutaj nas wkurza, nie? Zapewnia im podgląd. W sumie my to możemy rozwalić wszystko jednostkami lotniczymi, tylko pod warunkiem, że się pozbędziemy dział przeciwlotniczych. Bo te działa przeciwlotnicze to jest jakaś imba po prostu. Jak to raz strzeli, to naszego samolotu już prawie nie ma. No i... Nie słyszę. No, no oczywiście nie miał zasięgu. Dobra, spróbujemy jeszcze bliżej podejść, tylko za moment. Weź się zbliż tutaj, chłopie. Jesteś tutaj, tak? Dobra. Poza tym, wiecie co? Ja myślę, że i tak musimy zrobić bazę poza tym, poza tą, jakieś budynki poza tą naszą bazą, żebyśmy nie przegrali. O czym mówię, no. Nie wiem, czy to już jest naprawione, czy nie, ale podobno był bug w tej misji, ja chyba nawet sam pamiętam, że był taki, że jak nie mieliśmy żadnych budynków poza bazą, to była na końcu cutscenka, no nie, się odpalała, że ta ziemia zostaje zniszczona, prawda, i wtedy nam, znaczy nie zniszczona, tylko już się zaczynają wstrząsy. No i rozwalało nam całą bazę, jak nie miałeś budynków oczywiście żadnych, no to przegrywasz. Czyli twórcy, widzę, już robiąc to kampanię UCS, to na leniucha poszli, nie? Widzę już strasznie. Bo to tyle błędów jest, że... mózg się lasuje. Począwszy od czołgów typu Panther. To będzie moje ulubione chyba. Jakiś taki mem z tej gry, nie wiem, czołg typu Panther. To jest, zrobi przeróbkę, nie? O, taki obrazek, wobec jest tutaj taki o, nogi, właśnie robota, a tu od góry taki czołg ED, nie? Połączony z tym, oj, będzie czołg typu Panther. Albo nie wiem, jakoś inaczej, kurczę. W każdym razie, no, nawet fiznę poszli. Bardzo to przykre jest. Ty masz 21 zasięgu i teraz tak, naprawdę nie trafisz w tą wieżyczkę? Patrzaj, no nie trafi. Dobra, a podejdź jeszcze bliżej. Tutaj na przykład. Nic się nie zrobił raczej, nie powinni cię trafić. Dobra, no. I co, nie sięgniesz, naprawdę? O kurczę, nie sięgnie, zobaczcie. No dobra, no to bliżej niż tutaj nie mogę podejść, to jest maksimum. Zobaczmy, czy sięgnie. Jak nie sięgnie, to dupa z naszego świetnego planu. O, sięga, nie? A, ty tutaj nawalisz. No dobra, rozwal to wszystko. Pięknie. Ale ich tu jest, kurczę, no dobra, bombardujcie ich. Aha, oczywiście bot się domyślił, tak? Mądrawa.
Dobra, mniejsza z tym. Żeby ta amunicja nam zaraz nie przyleciała w jakiś taki głupi sposób. A jakbym tutaj bota plazmowego ustawił? Nie, bo będzie musiał przebić się przez pola siłowe, nie. To nie będzie dobre. To nie jest dobry pomysł. O nie, nie, nie! Kurczę, a cię strąco, no. A, no i dobra. Dobra, cofam to. Cofam to. Okej, nic ci nie będzie, stary. W sumie jakieś te gery naprawcze. Mam jakieś naprawcze w ogóle? Dobycze, dermaskując. Ale to nawet maskujące zaznacza. O ty kurcze. Wiesz co, jeśli chodzi o Reality Pump, miałem ostatnio jakąś taką rozkminę. W randomowym momencie po prostu tak przysłowiowo, jak niektórzy mówią z dupy, tak się pojawia coś takiego. I sobie tak pomyślałem, jeśli chodzi o tej gry, no nie, to jest takie studio kurcze, że z jednej strony niby robi te gry jak pod pewnym kątem jakieś takie innowacyjne, no nie? A z drugiej strony mam wrażenie, że ustawiają sobie zbyt wysokie cele, takie wysokie ambicje i nie do końca wszystko wychodzi tak jak chcą. O. Czyli próbują, ale nie zawsze wychodzi tak świetnie jak myślę, tak sądzę, przynajmniej to jest takie studio. Na przykład ta strategia ARF, no nie, jak widać, no jest innowacyjna, nie, trzeba przyznać, znaczy ta mechanika, wszystko jest tak, jakieś nawet bitwy w podziemiach, wszystko, ziemia, woda, powietrze, technologie, ten konstruktor, no nie, i tak dalej, nawet no jakieś takie mechaniki, te zakłócacze i wszystko, no nie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest to zbalansowane trochę słabo, pojawiają się błędy, na przykład może jakieś takie ala fabularne bardziej pod kątem, te AI trochę szwankuje, czyli widzicie, nie, tak jakby... Mieli fajne pomysły, zaimplementowali sporo rzeczy, ale pod kątem takiego doszlifowania, no to widać tu braki, nie? I myślę, że z innymi grami też jest trochę tak, że jakby są dobre, a z drugiej strony czegoś im brakuje. Na przykład Two Worlds, pamiętam, ten RPG, no nie? Ja sobie w niego grywałem to nieraz. Two Worlds jest fajny moim zdaniem. I na przykład graficznie fajny świat, też bardzo fajny uważam zrobiony, no nie? I tak dalej, a z drugiej strony są braki ewidentne, na przykład postacie i w ogóle to jest takie drewno. Po prostu masakra. No nie, więc są takie nie wiem, rzeczy unikatowe, a z drugiej strony widać, że czegoś brakuje, nie? W tych tytułach. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. Oni w ogóle dalej działają, nie wiem, tam próbowali robić tą grę jakoś tam Sacrilegium, jakiś taki horror, ale to chyba zostało cofnięte w ogóle, nie wiem. I jeszcze wiem, że ten Two Worlds 3 niby tak długo robią, nie wiem, poza tym chyba ten Raven's Cry mieli zrobić taką, to trochę powiedziałbym wyszło jak, powinno wyjść jak z The Room i Tomim Wiseau, jeżeli kojarzycie goście film, tak najsłabszy film The Room, o co mi chodzi, już tłumaczę. Bo ten Raven's Cry miał być taką poważną historią osadzoną w świecie pirackim, no nie, taką mroczną, brutalną, a z tego co wiem, to wyszło trochę takie memiczne coś i wyszła komedia wręcz. Nie wiem, chyba że już spaczowali, ale gra wyszła taka trochę bardziej śmieszna niż dobra, przez błędy, niedoróbki. Pamiętam jak taki gościu na YouTubie, chyba nazywał się Jerma? To miał spory kanał, nie, tak w ogóle, no i tam ogrywał to i miał bekę totalną z tej gry, no. W sensie, no, pozytywnie niby, bo go rozśmieszyła, tak, no ale wiecie o co mi chodzi, tak, że zamierzony efekt był inny i wyszło też coś innego. O. No i bez obrazy dla Reality Pump oczywiście, bo szanuję na przykład za tą gierkę, jak dla mnie powinni się chyba bardziej skupić na strategiach niż na takich rzeczach, chociaż tu Worlds był niezły, w dwójkę też sporo grałem, dwójka była naprawdę dobra. Jedynka była większa, no jedynka była sporo większa, ale dwójka też nie była zła, więc no, więc tutaj szanuję. No, ale tak jak mówię, nie, że tak wyszło trochę odwrotnie, no, jakby przez to gra zyskała rozgłos, sobie grali w nią po prostu dlatego, że jest śmieszna, no, to też w sumie plus, nie, tak jak z tym The Roomem, tak, że chciał zrobić dramat, wyszła komedia, nie? No. Więc ten Raven's Cry też nie wiem, czy jakoś tak nie wyszło, że miała być poważna historia, a wyszły błędy, jak na przykład, nie wiem, pamiętam, pokazywał. Najlepszy był ten, co tak krzyczał, taki pirat na statku, nie? No wiecie, że to niby poganiał i tak zachęcał tych swoich towarzyszy, żeby pracowali mocniej.
No ale co parę sekund krzyczał, no nie? I gościa to zaczęło w końcu nużyć i śmieszyć jednocześnie, jak co chwilę krzyczał taki gościu. Ten, no pewnie i tak zaraz algorytm YouTube'a mi to jakoś wykryje, jak powiem, i coś tam cofnie, ale w sumie, powiedzmy sobie szczerze, i tak nie zarabiam na tych kanałach. No więc jestem pirat i krzyczy tam co chwilę. Be brave, motherfuckers! Be brave, pile of shits! Be brave, fuckers! No i tak co chwilę. I kurczę, nie wiem, może to miało jakiś klimat, ale jak on to krzyczał co 50 sekund, dosłownie, nie? Co 5 sekund, powiedzmy, to coś się robiło takie komiczne trochę. Jeszcze inne były błędy, jak na przykład pamiętam, nie wiem. Pamiętam, że straszną miał pompę, jak zobaczył facetkę, NPC-a, babkę po prostu, która poszła w krzaki i tak akurat zauważył i miała męską animację oddawania moczu. Kobieta. No, ale tam było takich różnych rzeczy trochę, jakieś tam niedociągnięcia, jakieś tam glitche pokazywał, no więc... No... Pewnie nie było planowane, żeby tak wyszło, jak wyszło. No ale niestety. Be brave, motherfuckers! Be brave, pile of shits! Be brave, horse's asses! No to może być nużące, jak ci co 5 minut napiernicza, a to gra, na której pływasz na statkach, no nie wiadomo, piraci, no i no to więc spore dystanse na pewno musisz przepłynąć, tak? No i ci tak daje co parę sekund, nie? No potem to spaczowali podobno, no ale on chyba był zawiedziony potem, że to spaczowali. Dobra. Nie masz amunicji, no bardzo, bardzo niedobrze, że nie masz amunicji, bo chciałem jeszcze tutaj strzelić. Chciałem, żebyś strzelił w te elektrownie. Sięgniesz? No, sięgnij. Powiedz, że sięgniesz. Jest, sięga. Dobra, no to ta artyleria będzie bez zasilania. Będziemy mogli tu bliżej podejść. I miny zasrane. Zapomniałem. Jeny. Miny. No tak, to jest całe zasrane pole minowe. A my będziemy bombardować tą ich bazę. Przecież stąd. No dobra, ale zaraz wam pokażę, jak się pozbyć min. Granatnik mi się przyda do tego celu, tylko lepiej, żeby miał amunicję. Dobra, okej. Okay. Więc robisz tak. Pamiętajcie, że granaty mają obszar ten AOE, tak? Czyli mają, wiecie, potrafią niszczyć, zadawać obrażenia w pewnym obszarze. A miny prawie nie mają HP, tak? Więc obstawiam, że coś zniszczy, nie? Dobra, no myślę, że coś rozwalił ten granatnik. Ile? Nie wiem, ale coś tam pewnie... Gdzie ty idziesz? Dobra, zaczęło się. Gdzie? A, no gruz już zapiernicza. Dobra, myślę, że możemy zrobić save'a i rozrąbać ten mur, żeby tam potem wjechać im do środka. Tak myślę, że przynajmniej tyle możemy zrobić. Więc rozwal łaskawie ten mur. Który jest dość wytrzymały z tego co widzę. No trochę trzyma, nie? No dobra, ja rozwalę jeszcze ten drugi mur. O, dobra, zaczęli jechać. Tak, no nie wpadłem na to, żeby pojechać. Nie no, spoko. Dwa graty, kurczę, ledwo HP mają. Chyba pozbyliśmy się ich armii. Nie wiem, czy oni ją dostali, czy oni ją zrobili samemu. No i znowu jedzie Menda stawiać kolejne kloce tutaj. Szlak trafia, dobra. Mam tylko nadzieję, że nie mają tam, tej artylerii więcej. Wziąłbym tą armię, o tak, i bym tutaj podjechał, podszedł. Wszystko jedno. Nie wiem, czy nam się uda, ale spróbujmy. Czy nam się uda tam podejść niezauważonymi? Z drugiej strony, dobra, nie będę się tak obawiał, bo mówię, myślę, że rozwaliłem większość sił lądowych, więc raczej mnie niczym nie zaatakują. Tylko już będę chcę zrobić minę, tak? Nie, może i nie, no zobaczymy.
inne tematy gamingowe w ogóle, tak jeszcze tylko rozkmina. Ja czekam osobiście. 2021 rok ma być podobno zremasterowany Mass Effect. O, będzie ciąć. Multiplayera. Uwielbiam multiplayera w tej grze, chociaż jest prosty i są gry, które mają bardziej rozwinięty multiplayer. Gry, można powiedzieć, typowo pod multiplayer, ale jakoś wciągnął mnie po prostu. Może... A ty mendo. Postawił to mnie. Może dlatego, że uniwersum lubię? Nie wiem. Może. Co ty gadasz? Gdzie ty jesteś pod ostrzałem? A, tutaj. Nie ma kasy. No, przykro mi. O nie! Artyleria! Dobra, nie strzela, może nas nie widzi, nie wiem. Bo jakby strzeliła, to byśmy mieli przesrane. Radar! Weź to rozwal, nie mogę na to patrzeć. Radar i artylerię, wszystko jedno. Co ty robisz? Co ty robisz? No, ty kretynie, no, cofaj się, no, czemu nie reagujesz, jak ci każe jechać, no. To są te fluffs, o których mówiłem, tak, że są w tej grze, ewidentnie, widzicie, no. Kurna, co ty odpierniczasz, gościu? No, dokładnie. Kazałem mu się zatrzymać, tak, myszką, a ten nie, no. I znowu kolejny manewruje. Patrzcie, muszę klikać stop, przycisk S. Bo ja w ogóle nie reaguję, nie jedzie po prostu w pieriot na wroga i tyle. No. I to jest, uważam, już naprawdę duży flaw, taki brak, żeby to czegoś takiego, no kurczę, no jednostka nie reaguje na moje polecenia, klikam jak szalony mycho i klawiszem S, zatrzyma się dupku, a ten jedzie. No. Weź tu się nie wkurz. I w ogóle, co to ma być, nie? No kurczę, no żeby jednostka mi tu rozkazy ignorowała, po prostu co jedzie, o. Bez przesady. No to już jest trochę przegięcie chyba. Więc ja chciałem powiedzieć, tak, ten Mass Effect. No, więc chociaż pamiętam, miałem takie pogawędki z moim znajomym, który akurat grał w inne gry sieciowe, no i też mówił, że sztywna jest niby ta gra i tam nie ma za dużo rzeczy jak na takiego multiplayera. No nie, on jest taki prosty właśnie bardzo, no ale mi to wcale nie przeszkadzało, żeby to enjoy this game. Tak, żeby sobie grać mi się podoba, tak jak mimo swojej prostoty. I to przyznaję otwarcie, jest prosta w porównaniu do innych multiplayerów. Praktycznie jeden tryb, no i tak mi się podoba, nie będę kosił. Jeżeli wyjdzie remaster, bo teraz to powiem wam, jeżeli ktoś jest zainteresowany lub grał w to, lub będzie grał, nie wiem, to multiplayer jest w tej chwili prawie martwy. Tak na amen niemalże. Znaleźć grę to jest naprawdę ciężko teraz. Czasami mi się uda, bo czasami wejdę sobie tak o, pograć na no, jakiejś takiej nostalgii i przyjemności, bo jeśli chodzi o farmienie, że tak powiem, no to ja już prawie tam nic nie farmię. O kurczę, nic nie farmię prawie, bo już mam prawie wszystko, w sensie ekwipunek i tak dalej, no nie, ale jednak sobie... Nie bardzo, bardzo przepraszam, ale możecie znowu te zapłony wasze niskie. Co to ma być? Kurczę, no i nie no, muszę ręcznie klikać, bo zanim oni sfokusują nową jednostkę, no to... O, no widzą nas, tak? Czemu nas widzą akurat tutaj? Jakiś kolejny radar musi być. My tu ich zjadamy po prostu, kurczę, zobaczcie. To oni szans nie mają. Dlatego się nie obawiałem się tutaj podjechać, bo czułem, że tak będzie. Jeżeli nawet coś na nas wyślą, to my ich po prostu zmieciemy. Nie, chciałem granatniki jeszcze. Po jednym granatniku jeszcze będziemy bombardować wszystko, co się da. No więc wracając do tematu, nie dali mi skończyć, no. No. Ja się wam nie wcinam, jak mówicie coś, boty. No. Więc Mass Effect, no jest... Biednie, jeśli chodzi o liczbę graczy. Bardzo biednie. Szczerze, ja gram sobie na srebrnych poziomach trudności przeważnie, czyli takim normalnym, powiedzmy. Na wyższym nie gram.
Nie lubię po prostu. Mogę, no nie? I właśnie zagrałem ostatnio też, bo na ten wyższy poziom sobie wszedłem, bo mówię, no nie ma na tym normalnym. No dobra, trudno, wejdę na wyższy. Dlaczego nie gram na wyższym? Po prostu, bo chcę się odprężyć, o tak. No i no, może teraz będę taki nieskromny będę trochę, ale uważam się za może nawet coś pod eksperta, jeśli chodzi o tę grę w multiplayerze, tak uważam, bo co widzę po wynikach, jakie osiągałem w tych różnych rundkach, no nie? Tak uważam. Na pewno nie mistrz, bo widziałem sporo lepszy ode mnie, ale na pewno uważam, że koło eksperta albo wysoki zaawansowany. No, ale jednak gram na tym silverze, bo jak gram na wyższym poziomie, to muszę się skupiać, nie? Tak. No. I też idzie człowiekowi dobrze, tylko wiecie, to już robi się męczący powoli, a na takim normalnym, no to... No to nie, to jest co gram, się mogę odprężyć, o. No i na tym normalnym właśnie już nie, no prawie nie ma, no. Pustka totalna. Na tym wyższym jeszcze tam koszo, kurczę, ale na tym normalnym to już jest bieda. Bieda. No i smutno, nie? No, przynajmniej mi smutno. A ty, Mendo. Dobra, to jest taka bardzo chałupnicza metoda, ale może się pozbędziemy części min. No i smuteczek przez to, że pusto. Ale jak wyjdzie remaster, to sobie będę pocinał znowu. Ciekawi mnie tylko, czy mi przeniesie moje postępy, czy będę musiał od nowa wszystko farmić. Czy bym farmił? Prawdopodobnie tak. No dobra, zależałoby ile będzie graczy. No jak będzie mało, to może nie będzie mi się chciało. Nie będę. Wszystko rozpierniczasz, tak? Dobra, my ich zbombardujemy granatnikami i będzie spokój. Nie pchajmy się do jaskini lwa, prawda? Tylko mądrze, żeby rozwalmy ich. Zrobiły się te... No, jest. Teraz tak, proszę trzymać pozycję, proszę... No, niech będą światła, tutaj wyłączę. Bo będą tutaj szli godzinę, no, jak im wyłączę światła. Realną w sensie, tak? Nie tą artową? No. Pięknie, rąbiemy, bardzo, bardzo ładnie. Coraz mniej jest tej bazy ED. To możemy wjechać, czy ta góra jest zbyt stroma? Jest zbyt stroma. Trudno. Co ty znowu odwalasz, no? No patrzcie, no, klikam, stop. Czemu ty jedziesz dalej, no, palancie? O, dopiero tak zareagował, jak kazałem mu, rusz się tutaj. Co to ma być w ogóle, nie? Z żenada. Mógłbym prawdopodobnie wjechać im tam plazmą, ale wolę ich ostrzeliwać, dlatego że nie wiem, czy tu nie ma min wszędzie, no nie? I musiałbym wszystko czyścić, bo inaczej będziemy tracić jednostki. W związku z tym wolę ostrzelać ich bazę i rozwalić ją z dystansu. Panie. Trzeba pozycję światła teraz możesz wyłączyć. No, nie będziemy. Tutaj się ten wysilać, no nie? Tylko bombardujmy ich. Zobaczcie, tyle tych granatów jest, że... Wszystkie systemy sprawdzone. Rozpoczynam operację. Po co się tam pchać, nie? Czy jeszcze jedno? Dobra, dawaj. Rozkaz przekazany. O, pięknie. Granaty to są granaty. Miazga, człowieku. Mam ochotę zwiedzić trochę tutaj tą okolicę. Uaktywnił się we mnie zmysł eksploratora. No. Dobra. Pięknie rąbiemy. Fabryki. Patrzcie, trochę więcej budynków użytkowych. No niesamowite. Baza nie składa się tylko i wyłącznie z bunków. Już tak jest ich większość, jak zwykle. Dobra, możemy tu podejść? Możemy tu podejść, jest bezpiecznie. Ale... Na szczęście taki panter powinien wytrzymać jedną minę. Czyli jeżeli na jakąś depniemy, to się zatrzymamy i podejdzie do nas naprawczy i ogarnie. Jeszcze tutaj wieżyczki pewnie też musimy zniszczyć, jak zwykle, wszystko.
No bo ta wieżyczka oczywiście zagraża nam przecież, ta pojedyncza wieża do wypłynięciu do Europy, no nie? No. No śmiertelne zagrożenie, kurczę. Jak się nie pozbędziemy, to misja się zawali. Bo no jak? Do Europy, kiedy taka wieża stoi tutaj? Logika? No. Niszczyć wszystko. A mamy w ogóle transportowce jednostek? Mamy transportowce, czy nie mamy transportowców? Nie mamy transportowców, trudno. Jeszcze jakieś zapomniałem technologie, wszystko, dobra. No żeby tak działo plazmowe nam dali. O, fajnie było. Ale jo, to zbyt OP, tak? Gracz to musi wszystko tak niszczyć, bo co to by było? Dobra. Coraz bliżej. Piękna destrukcja. Coś tam jest niżej? O nie no, znowu te gówna. O, masakra. Na szczęście jesteśmy poza zasięgiem. Przynajmniej tyle dobrego. Wiecie co to? Oczywiście, że zakłócacze. No. Rzecz, która niezbalansowana, tak? Oczywiście autorzy pomyśleli, ej, zróbmy taką jednostkę, będzie fajnie, tak? Nie raczyli przetestować. No przecież to jest jakieś zło. Coś takiego. Nie masz jak tego skontrować, tak? Podałem przykład. Że można nagrać rozkazy, ale nie przewidzisz każdej sytuacji, nie? Więc... Więc i uważam, że to jest kompletnie niezbalansowane i badziew. Jeżeli już to powinno się to jakoś dać kontrować, na przykład, nie wiem. No dobra, też możemy używać tego, no nie, ale mimo wszystko, to jest trochę takie, no... Mech. Możesz ty, co? O, tutaj. Wiesz, to jest... A ty, skubańcu, już rakietę chciał robić. Dobrze w sumie, że zbudowaliśmy to. Miałem przeczucia, żeby to zrobić. Nie wiem, czy by je odpalał, o tak, ale... Lepiej było zrobić. Dobra. Sięgniesz tutaj gdzieś? Coś dasz radę rozwalić, czy nie sięgasz? Nie, jeszcze bliżej. Nie, tu już nic. A ten za to może strzelać dalej, tak? Dobra. No nie, no mędy, no znowu się pojawiły, no kurcze blade. Cofać się. A, że jednak się pojawiają. No oczywiście. Jak żeby tak mogło być, żeby się nie pojawiali, nie? Dobra, rozwalić to. Ja wam dam, kurczę. Możecie sobie. Jednego panterka mi rozwalicie, myślicie, że co? Nie? Teraz to jest firepower, zobaczcie, o. No. Pozamiatane, o. Po prostu pozamiatane. Dobra, mógłbyś się przydać tutaj jednak, zrobić taki bliższy jeszcze przyczółek, pod warunkiem, że nie wpieprzy się na jakąś minę i będzie kaput, mamut. Mamut kaput. O, jest centrum sterowania rakietami. Pięknie zrobili już. Jestem w drodze. No, ED jak zwykle dostaje jednostki, ale jednak tym razem, no... Mamy zbyt dużo przewagę. Nic tam nie zrobię nam szczególnego. A dobrze, tak już w końcu tak przypakowana armia, no nie, wszystko mieli po prostu na swojej drodze. Można by powiedzieć, że nie ma wtedy challenge'a, ale... No ja wiem, trochę jest zawsze. Początek przynajmniej był, no nie. I lepsze jakoś tak to w miarę sensownie zbalansować, niż robić to, no... Znaczy tak, spawnowanie jednostek, no to uważam, że to taki średni pomysł. No tak to powiedzmy by produkował z tych fabryk, no nie? Po prostu kolejne czołgi, tak? I w sumie chyba nawet trudniej by było. Jeszcze zależałoby, jakby to zbalansowali pod tym kątem, czy by na przykład cały czas mógł produkować non-stop,
Czy jednak wyprodukował trochę, ma przerwę, czeka na przykład na zastrzyk zasobów. O, to też jest pewna różnica, nie? Pewnie min jest od cholery wszędzie. No pięknie po prostu uczecie. Co, nie możesz tu wjechać mina, to jest? Radar. No pewnie artyleria jest znowu, coś czuję. No jak nas trafi, gdyby nawet nam zniszczyła te pantery, to tam... Już jesteśmy w takiej sytuacji, że... Okej. Okej. Chodź. No jest, faktycznie zaczęli robić to centrum sterowania rakietami. Ale go nie skończyli i bardzo dobrze. Pewnie min od cholery. No pewnie jest ich dużo. No ja bardzo przepraszam, możecie się trochę szybciej ruszać? Co to jest za zapłon taki w ogóle? Zespawnuje się porcja jednostek ED, tak? 5 granatników to jest aż nadto, podejdźmy bliżej. Oczyściły wszelkie miny, tak sądzę, więc możemy znowu się zbliżyć. O krok, o krok. Aj! Bolało. Dobrze, radar rozwalić, super. A, jeszcze cały pierdyliard wieżyczek. O, to pewnie kopalnie jeszcze mają, czy coś. No, no nic, no, niszczymy tą bazę. No trochę to trwa, ale... No, ale systematycznie... Zmniejsza się ta baza, jest coraz mniejsza. Się... A, już myślałem, że na minę wszedł. O, ups, wjechałeś na minę. Trudno, tam nie mogę, tak? Bo drzewko ci blokuje. To jest ta elektrownia. Gdzie jest radar? No, lotniczy też może być. Nic nie szkodzi, może być lotniczy. Jest radar, no dobra. Robimy wariant samobójczy. Czyli przydałoby się więcej płotów naprawczych. To jest tak zwane oczyszczanie min, tak? Według Greya. O, wchodzimy pojedynczo i... Może to przesadzam, ale... No, wchodzimy. Niszczymy jedną, naprawczy podchodzi i naprawia. Rozbrojenie pola minowego. Ciekawe, że nam w ogóle nie dali pojazdów do pozbycia się tych min, jakichś takich sensownych, czyli minerów, tylko no, taką metodą, pięknie. Bardzo, bardzo mądre, uczciwe zagranie. Nie strzelaj, towarzyszu. Zniszcz tą... Kurczę, granatem trafił w kondora. No, coraz mniej tego wszystkiego. No, super. No. Jeden kroczek znowu. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Nakopię ci do dupy i będziesz mój. Weźmy te tigery. Mam nadzieję, że przetrwają. Doprawdy? Jestem w drodze. Ale poziomy mają te jednostki, ja pierniczę, ale z tego co pamiętam, kojarzę, wyczytałem i w ogóle, to chyba nie będzie już dostępu do bazy głównej po tej misji, nie? Więc jeżeli tak, to co? To wszystko nam się zmarnuje, kurczę. Oj, szkoda, no. Takie fajne jednostki mieliśmy, elitarne. O, mina. Nie! Dobra. Fart. Co, was jakiś zakłócacz na nich działa, czy co? No, znowu takie mają opóźnienia. O, matko. Oczywiście mają znowu tajgi naprawcze.
pełno. Przynajmniej takie mięciutkie są fajnie, się niszczy. Dobra, jesteś w stanie... Jesteś w stanie. Dobra, zróbmy tak. Oho, niszczymy. Bardzo dobrze. O, bardzo dobrze. No, widzicie? To jest niszczenie pola minowego, metoda numer 2. Tak? Może trochę bardziej efektywna niż ta pierwsza. No i super. I teraz tak, tu pewnie jest ta zastrana artyleria. Tak obstawiam. Dobrze byłoby tam radar podesłać. Nie wiem, który. Latający czy lądowy? A dajmy latający. I jest artyleria? Aha, to naprawczy chyba. Tak? Czy to był granatnik? Nie no, 5, to naprawczy. Granatników mamy 5. Nie, jednak nie ma artylerii. No to sobie nie... A, tu jest pewnie, tu jest artyleria. Dwa radary. Niedobrze, no niedobrze, bardzo dobrze. Więc musimy to rąbać stopniowo i... Nie zmieniamy planu i metody działania. Granatniki. Artyleria jest zbyt groźna. No może tutaj nas zmielić po prostu ta artyleria. Więc musimy... Tak jak do tej pory. Możemy bombę na ryj zrzucić. Nie, nie doleci na pewno taki samolot. Nie ma szans. Ale tak, tu się pozbyliśmy wszystkiego. Łyczka kawy się napije. Dobra, tam się wszystkiego pozbyliśmy, więc zostaje nam niszczyć tutaj. I teraz tak, YOLO. Myślę, że chyba moja metoda... Nie no, zaufam, że jest skuteczna, że nie ma tu min. No gdzieś dotąd. No i nie ma faktycznie, dobra. Tu jest artyleria, tak? No, pewnie tak. A weź tu podejść, zobaczmy, czy da się tam bezpiecznie wejść. Wszystkie maskujące tutaj są. No tutaj nie jestem pewien tego obszaru, ale... Aha, mamy wydobyte wszystko. No dobra, trudno. A, no, no pięknie, kurna. No, jeszcze czego, no. Tu się zespawnowali nam przed nosem, pięknie. Oczywiście sobie poradzimy z nimi, nie? Nie żeby coś, tylko no... Sam fakt, no to był trochę taki, no wiecie... No... bardzo... No nie było to... uncool, tak? Uncool, bro. Very uncool. Super. Kapitanie, wydaje nam się, że ED opracowali technologię teleportacji. O cholera. No, w jakimś ustronnym miejscu tam, nie wiem, tutaj gdzieś za bazą, no tylko tu. Chyba było logiczne, że ja tu przyjdę rozwalić tą bazę, co? No. Skoro mam taki cel, rozwal bazę ED, no to wiadomo, że ja tu przyjdę ją rozwalić, no. Więc chyba logicznie też, no nie, przyznajcie, że mogli je zespawnować ich już... Że w ogóle nie powinni spawnować jednostek, ale jak już, to gdzieś dalej, nie? A nie na wejściu do bazy. No super. No. Bardzo mądre zagranie. No. Aj, karamba! Znowu więcej min. Przecież tego jest pełno. Nie mogli. Muszą być miny. Się zakochali w tych minach po prostu. Cała baza jest zaminowana, jest jedno wielkie pole minowe. Kurczę, że też ich jednostki się w tym nie pogubiły, nie? Dobra, podejdźcie bliżej. Krok po kroku, jasne? Powoli. No, ale bardzo dobrze. Po kroku, powoli. Niszczymy. Poruszamy się takim...
takim fortem, nie? Takim szykiem, o, linią. Nie ma artylerii tutaj? Aż dziwne. Z jednej strony mieli, z drugiej nie. Któż tam wie? Co knuje to wredne ED? Boimy się, że wdepniemy na minę. Dobra. Nie ma artylerii. Super. Więc wykończenie ich bazy też tylko formalność. Ciekawe tylko jeszcze, czy nie mają jakiejś floty przypadkiem. To jest dobre pytanie. Tu chyba akurat są ślady po budynkach, więc min pewnie nie ma, ale wolniej ryzykować. Dobra. Wszystkie siły już są tak zgromadzone. Super. Jeszcze takie tam pierdółki zostały, nie? Jakieś kopalnie, jeszcze te wieżyczki randomowo porozmieszczane w bazie. Why? Nie wiem. Doprawdy? Tak, kopalnie. Dużo kopalnie. Wszystko wydobyte na pewno. Chciałem tutaj się tak luźno rozejść tymi jednostkami, nie? I zacząć niszczyć, ale na pewno jest pole minowe. Jestem prawie pewien. No, proszę zniszczyć te murki. O. No, można. Bo będziemy się poruszali szykiem, dlatego niszczę te murki. O. Możesz na skos? Możesz na skos. Nie może tylko przed siebie, tak bezpośrednio, nie? Dobra. Nie, a plazma to jednak... No. Chociaż nie ma żadnych dodatkowych efektów, nie? Jak lasery czy broń elektryczna, ale jednak... Damage robi duży. To trzeba przyznać. Centrum dowodzenia, takie tutaj badziewie, nie? A cóż to miał być za manewr? Co, ty nie mogłeś przejść? Co jest? Czy to jakaś jednostka zamaskowana jest, czy co? Teraz będziemy zasłonięci. Gdzie? A, ptajgi naprawcze. Cała horda ptajg naprawczych. Przydałby się jakaś komenda takiego ruchu w formacji, nie? Teraz. Znowu to zrobił. No sporo tych kopalń. Jestem w drodze. Zacznijcie strzelać. Co to? Czemu się tak ruszacie dziwnie? Kopalnie. No, na pewno tak będzie, że jak ich puszczę luźno, to zaraz się wpieprzą na jakąś minę. Na razie wolę nie ryzykować i się poruszamy właśnie takim szykiem. Dużo jeszcze tego jest. Ale mam chęć zaryzykować, no. To nie będę tego żałował. No super. Czy tam metalowa muzyczka dogrywa, tak? No i są! Największe badziewia ever. Jeszcze z jeden krok i nam tutaj pewnie zaczną zakłócać. Bardzo lubię ten team, ten utworek.
Dobra, koniec krótkiej pokazówki. A nie, leci dalej. Dobra, styknie. trzeba znaleźć zakłócacze. Już gdzieś się zaszyły, mędy. Ustawić fokus na nie i zniszczyć. Tam zaraz się pojawi oddział ED. Przygotujmy się na ich przyjęcie, no, na powitanie, o, może. Co wy na to? No, ustawmy się jakoś tak w miarę sensownie, żebyśmy ich przywitali odpowiednio, gościnnie. Wziąłem tego mamuta, ale jednak mi się nie przyda. Wszystkie systemy pracują. I co? Jest tu gdzieś kolejny? No, nie widzę w tej chwili. No, ale widzimy, gdzie zakłóca, nie? Czyli z której strony. No, przynajmniej tyle. Dobra. Myślę, że możemy zaryzykować i spróbujemy podejść tak normalnie i zacząć strzelać do tych kopalń. A, możemy. Dobrze. No, super. No, niszczymy. O to chodziło. Dobra. Tutaj ich przywitamy, tak jak się pojawią. Tylko wrak. System łączności aktywny. Teraz tak uważam na te miny. O, a o wilkach mowa, no super. Zapomniałem światło włączyć. Nie, za późno. Proszę strzelać. Jakieś dziwne, nie? Te jednostki z tymi podwójnymi działami, to masakra. A zróbmy sobie takie, o, abominacje, nie? Oczywiście gracz nie będzie mógł takich robić, no. Przynajmniej mogliśmy takie robić? Chyba nie. Dobra. A więc tutaj już niszczymy standardowo, tradycyjnie, o. O, ale jeszcze porty mają, pewnie flotę ogromną. Ale żeście narobili tych jednostek i do bazy, no. No to trzeba pamiętać tutaj, nawet jak jest powiedziane, że baza jest mała, to pamiętaj, że będzie okropnie duża. No, dobrze. Co, mają flotę? Mnie jeszcze nie widać. Na razie to tylko jest wieżyczek od cholery, po prostu pełno. A oczywiście, że mają flotę. To nie będzie łatwo się tego pozbyć, ale spróbujemy. Poważnie! Bajkał. O ja pierniczę! Wow! I to chyba artyleria, nie? Jo, artyleria. What? What is this? Co to za abominacja znowu? No nie. Naprawdę. Dobra, jedź. Abominacja. Nie no. Statki mają niezłe, no to przyznaję. Zobaczcie, jak uzbrojone, tak? Czy mają co? Nie mają. Dwie lekkie bronie z przodu, tak? I jedna ciężka z tyłu. O, jeszcze jedna lekka. Czekajcie, to są dwie klasy? To jest Baikał taki. Nie, no to jest ten sam, tak? Tak, ale ten ma... jakoś...
A to są dwa? O nie. Dobra, no niszczcie. Nie mogę tu podejść. Dobra, tak ich rozwalimy plazmą. Jakoś. W sumie lepiej tak niż granatami, bo znowu trzeba będzie dostarczać amunicję i stracimy, nie? Mniejsza. Dobra, weźmy jeszcze dwa, podprowadźmy tutaj. Jaguary i będziemy to niszczyć. Czy mi się wydaje, że oni mają inny kolor? Może to tak tylko na tym tle tak wygląda. O, shit! Ale jak wy mnie widzicie? No kurwa, czy co to jest? Tu jakiś radar jest znowu, no. Na południu. Chyba jednak trzeba użyć granatów. Artylerię nawet mają, wow. Nagle nie było widać i nagle nas zauważyli. Co to chodzi? No dobra, no. Tak chcecie się bawić, to dobra, no. Rozwaliby was granatami, nie? O. Proszę. O. No i super. Tylko jeszcze... Kondor. Co ty robisz? Rozpoczynam operację. Aha, zacięli się. Super. What? Stop. Czy wy trochę nie przesadzacie? Mi się wydaje, że lekko przesadzają. Musimy zrobić zwiad, bo tam coś ewidentnie było i przeszkadzało. Jakiś radar? Chyba, że tym radarem... Zróbmy tym. O. Chyba, że tym radarem okaże się jednostka. Wtedy mamy drobny problem. No i najwyraźniej zrobimy jednak ten kolejny odcinek taki łączony już z następną misją, bo nie sądzę, żebyśmy to kończyli przez cały odcinek. Następny, a już nie będę robił takiego króciutkiego, co by, nie wiem, trwało pół godziny. To raczej odpada. Koordynaty przyjęte. A w tej nie sądzę, żebyśmy to zdążyli tak szybko zrobić. A sprawdzimy. Jakaś logistyka tutaj kursuje, nie wiem. Rozpoczynam operację. Przydałoby się, żeby się trochę szybciej, więcej, no. Znowu muszę was... Produkcja w toku. Straszny zastój jest po prostu. Okej, okay. Widzimy wszystko. Tutaj jakieś takie bagna są. I widzimy flotę ED. Jakąś dodatkową. No tak, pełno łodzi. Nieźle opancerzonych łodzi. A cóż to takiego? No oczywiście, mamy winowajcę, tu. Można by to spróbować zniszczyć od północy, tylko pewnie znowu są miny, oczywiście, a jednostkami lotniczymi to niezbyt. Mógłbym te wykorzystać, ale pewnie wdepną w coś. Na pewno wdepną. Spróbujmy. No, dobra, jakoś idziemy. What? Nie ma min tutaj? Myślałem, że ten szalony miner wszystko zaminował. A tu idziemy sobie spokojnie. Nie wiem. Bardzo dobrze, że tu min nie ma. To się cieszę. No i tak jak mówię, trzeba się pozbyć tego dziadostwa, bo to trochę za długo trwa. Nie będą mieli amunicji na pewno. Rakiety też nie są złe. Mogą strzelić? Kurczę, lobem, oczywiście, no. Dobra, pokręćmy się tak trochę, o, no problem. No, amunicja im się skończy, spoko.
Trochę nam tu strat porobią, musimy manewrować, ale nie ma tragedii. Kurczę, dużo mają tej amunicji. Jeszcze reakcje mogą być szybsze, no. Tych botów. Jeszcze mają amunicję. Naprawdę? A granatami obrywają pięknie, skłębili się w taki ten... Nie! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie teraz, no. Nie teraz... Dobra, odsuńcie się. No dawaj, no dawaj, 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 dawaj! Nie, ty idioto, bo zaraz zniszczą nam rakietowego. Dobra, teraz. O, dobrze. Oj, pozbyliśmy się ich w większości. Jednak sporo tej amunicji mają, te statki. No jeszcze zostało pozbyć się tych głupich zakłócaczy. Dobra, pozbędziemy się ich jakoś zaraz. Amunicji niet. Nie kursują. Powinni. Ale wyraźnie mają problemy. Dobra. Tutaj w centralnego, nie w tego na obrzeżach. O tu, żeby inne trafiać. No, bardzo dobrze. Zobaczcie, że prawie w żadnej misji nie ma bitew morskich, nie? Zrobili niby, że można, a nie ma. Które? W której jest, czy jest jakaś misja, że chociaż cokolwiek, pomyślmy. W Korei wiem, że jest, czyli druga ED, tam jest trochę, ale to jest kompletnie opcjonalne, nie trzeba walczyć w ten sposób. Coś innego? Zniszczyć. Zniszczyć szybko. Dobrze, zniszczyć. Dobra. Dojdziesz tutaj? Dobra, rozwalmy ten radar. Bo on nam bardzo przeszkadza. Nie, no nie mówcie, sięgniecie stąd, kurna, bez jaj. Jaj, nie ogarnia znowu. Przecież sięgniesz stąd. O, no, bez najmniejszego problemu. Oberwiesz trochę, ale wytrzymasz. O, proszę bardzo. Bez przesady. Wielka flota, normalnie. Grand Fleet. Prawie nic z niej nie zostało, na szczęście. Teraz tak, trzy granatniki idą tutaj. Wyjdziecie tu? Może to skończymy? Teraz, dzisiaj, nie wiem. W sensie w tym odcinku? To musiał być dłuższy odcinek, kurczę. Trochę dłuższy. Znowu macie problem jakiś. No to strzelaj, przecież widzisz. No. Podejść tutaj, rozwalić wszystko. Wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko i jeszcze raz wszystko. Nie wiem, się zostali na mnie. Dobra, nawet jak cię zagłuszy, to mniejsza z tym. Nic nie widać. A podleć tu. A, są! Robaczki, dobra. Rozwal. Dobrze. Teraz tego. Hmm?
Nadal jest zakłócanie? Nadal jest zakłócanie. Ale pewnie gdzieś bliżej. Nie widzę już żadnych jednostek. Tu pewnie gdzieś się kręci zamaskowany. Ale to musicie stać przez chwilę, żeby wszystko widzieć. Kurczę. Strzelać no. Pozbądźcie się tego. Ciężkie rakiety. Też dobra broń. Tylko, że nie widać tego małego wypierdka, no. Systemy pokładowe aktywne. Jeszcze tych się trzeba pozbyć. Dobra, jeszcze jedna wieżyczka. To już będzie spokój. Tutaj coś jest? Czy tylko... A, drobny murek, kiedy, że można się niby tędy przedostać, tak? I o, przez mosty do jej bazy. Niby takie boczne przejście, ale nie trzeba było go wykorzystywać w ogóle, tego bocznego przejścia. Zakłócają was tutaj? Nie, nie zakłócają was tutaj, dobra. Choć podleć jeszcze bliżej, na przykład tu. O. O, gdzieś tu. Dobra, spokój z tej strony. Został dół. Ten róg. I będzie... Będzie wszystko. No dawaj, 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 proszę. Proszę lecieć, dobrze. I co? Jest? Jest, Menda. Dobra. A, drzewo. No. Yeah, pozbyliśmy się. Dobra. Pora dokończyć tą bazę i zaraz będzie spokój. Może jednak skończymy w tym odcinku, tam będzie troszeczkę dłuższy. Wow. Mam nadzieję, że nie muszę jeszcze wszystkich jednostek czyścić normalnie. Będzie pierdolnik straszny. No. Super. Dobra. Jeszcze tu trochę. Tu co nieco zostało. Wieżyczki i będzie po bazie ED. Proszę strzelać. Niszczyć wszystko. Dawać, 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 dawać. Nie chcę przedłużać aż jakoś tak strasznie, nie? No. Dobra. Zostało nieco wieżyczek. Tutaj. Po boku. Pola siłowe zamontował, co za... A to też jest woda, tak? Taki... Czy to jest floryt tutaj? Chyba nie. Czy taki kanalik po prostu. Dobra, ostatnia wieżyczka, chyba. Prawda? No tak, no najwyraźniej muszę jeszcze rozwalić im jednostki latające, po prostu wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. O, jadę. No tak, wszystko muszę rozwalić. Co za kurcze, blade oparciuchy. Zniszcz bazę ED w tym rejonie. Został tu jakiś budynek? Chyba nie, chyba wszystko rozwaliłem. Próbuję się temu przyjrzeć, ale nic nie widzę. Dobra. Szukam celu. Nie możecie. Kurna. Aj, jeny. No dawać, no. Czas tracimy. Z taką drobnostką. No, o to mi chodzi, tak. Że taka pierdółka trochę tych dostawczych i o. I tyle to trwa. No, bardzo dobrze. Rozwalić to. Aaa, no. Wiadomo, no. Śmiertelny wróg jeszcze tu został, no. Wieżyczki. Musimy je rozwalić, no. Przecież
Nie możemy czegoś takiego zostawić, no kurczę, jak tak można? Oszaleliście, towarzyszu, tak? Tyle wieżyczek zostawiać, kurwa. To jest śmiertelne zagrożenie. Wszystkie systemy pracują. Te cztery wieżyczki mogą nam rozpierdzielić całą misję. No właśnie. Więc należy ich się pozbyć. Przyspieszyłem. Dawaj, 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 no! Cztery wieżyczki. Już? Czy jeszcze coś? Obie wrogie bazy są już zniszczone, ale niespodziewanie namierzyliśmy na wybrzeżu sygnały ze statków. Pojawiła się flota ED i jak długo będzie strzec wybrzeża, nie może... Jak długo... Pojawiła się flota ED i jak długo będzie strzec będzie wybrzeża, nie możemy przeprawić się do Europy. No tak, musimy budować samoloty lub statki w celu wyeliminowania wrogiej floty. Plot twist! Nie mogę robić statków, prawda? O, mogę. Mogę statki robić, zobaczcie. O kurna! Statki mogę robić. Nie wierzę. Dobra. Jak my to zrobimy? Zbajtujemy ich i rozpieprzymy. O, tak zrobimy. No, dawaj. Będzie bajt i destrukcja. Come on. Kawa się skończyła. O! Oh. I co? Jest! Poszli za nami. Dobrze, 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 dawać tu. Dobrze. Come on, follow me. Be an assholes. Spróbujcie nas zniszczyć, dawać. Dobrze. Yeah! Niszczymy. Nazywa bait. You got j-baited. I co? Może trochę bliżej? Z łaski swojej? Jeszcze bliżej? Ja nie widzę nas, tak? Dobra, może być, że nas nie widzą. Spoko. Teraz nas pewnie będą widzieć. Tak. Dobrze, cofać się, tu. Tak, światełka włączymy. Proszę bardzo. No, bardzo dobrze. Super. I co? Jeszcze coś się zostało? Gdzie oni popłynęli? Mi się wydaje, że to było ich więcej. Jedna łódź się została? Damy radę ją rozwalić, czy nie? Wyeliminowaliśmy flotę ED. Droga do Europy jest wolna. Po zakończeniu ostatnich przygotowań do podróży część naszych wojsk wyszła do Europy i spróbuje nawiązać kontakt z LC. O nie! Ziemia się trzęsie. Zobaczcie. O kurwa. Tak? No tak. Do 100 piorunów! Ziemia zaczyna się już trząść. Tego nie przewidziałem. Mamy mniej czasu niż myślałem. Oh shit! No dobra.
W każdym razie udało nam się skończyć tą misję, więc dziękuję wam za uwagę i będziemy później kontynuowali od misji ósmej, tak, że będzie misja ósma. Spróbujemy nawiązać kontakt z LC. No, więc żegnam się z wami i do następnego.